14 lipca, dziś w Telefaktach. Ósma edycja Wielkiego Ognia za nami, znamy laureatów. Przedwyborcza zmowa milczenia. Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych otwarta. Karolina Kamińska, witam w poniedziałek, rozpoczynamy Telefakty. Pierwszego dnia pogoda nie dopisała, w niedzielę świeciło już słońce. Przez dwa dni na scenie Ostrowieckiego Amfiteatru płonął wielki ogień. Ósmy już rokowo-bluesowy festiwal imienia Miry Kubasińskiej za nami. Zobaczmy relacje w materiale Anny Ciechocińskiej-Leśniak. Zaczęło się mało festiwalowo, bo deszczowo. To jednak ani organizatorom, ani wykonawcom nie przeszkodziło i program imprezy nie został zmieniony. Niedziela okazała się już bardziej łaskawa. Było ciepło i słonecznie, co przełożyło się na lepszą frekwencję. Najważniejszym punktem festiwalu imienia Miry Kubasińskiej Wielki Ogień była jak zwykle część konkursowa, podczas której na scenie zaprezentowało się 15 zespołów. Wśród nich także jeden reprezentant Ostrowca, zespół Black Fox. Jak się później okazało, laureat Nagrody Publiczności. Gramy mieszankę rocka, hard rocka, czasami zagramy coś mocniejszego, czasami nie, ale myślę, że komponujemy bardziej pod publikę, żeby bardziej ludzie się bawili. I oczywiście też my. Ale na scenie gościł nie tylko rock czy blues. Przybyły w tym roku do Ostrowca zespoły z całej Polski i Białorusi. Prezentowały różne style muzyczne. Ja to nazywam, progressive pop. Gramy blues, ale nie tylko blues, również częściowo mieszamy z soulem, z gospel, więc jesteśmy tak troszkę rozlegle muzycznie, ale największą częścią wszystkiego jest blues. To jest taki mixed indie, post-rock, rock, alternatywy, muzyki lodowej, trip-hopa, no coś takiego, szukamy taki, powiedziałbym, że to taki styl swój taki, po prostu. Różna stylistyka się pojawiała i to było dosyć ciekawe, interesujące. Myślę, że festiwal przebiega w miłej, sympatycznej atmosferze i są fajne dźwięki, coraz lepsze jest nagłośnienie, pogoda się poprawiła, jest coraz więcej ludzi. I są pewne propozycje, prawda? Są pewne propozycje, zresztą w muzyce no to są cały czas jakieś poszukiwania. Jury w składzie dziennikarz Krzysztof Nieporęcki, muzycy Łukasz Gorczyca i Andrzej Chochu. Łatwego wyboru więc nie miało. Pierwszą nagrodę zdobył pochodzący z Białorusi zespół Landau. Nie czekaliśmy, bo bardzo duży, wielki poziom, bardzo dobre zespoły i tak naprawdę to wynika jeszcze z tego, że wydało nam się, że nie za dobrze wystąpiliśmy, bo no, były niektóre problemy techniczne. Ten zespół jako jeden z niewielu ma pomysł na swoją muzykę. Ma koncepcję, jest to jakby taki już zespół gotowy, który no, wchodzi na scenę i wie, co chce powiedzieć. Kapela istniejąca od 2010 roku otrzymała także wyróżnienie za najlepsze wykonanie coveru utworu z repertuaru Miry Kubasińskiej. Nagrodą musieli się jednak podzielić z zespołem Coś tak o. Myśleliśmy na początku, że ta piosenka jest bardziej zapomniana, ta piosenka, którą zrobiliśmy. Jak ona ma się tytuł? Poszłabym za tobą, tak. A jak okazało się, jak powiedzieli nam później organizatorzy, że to jest najbardziej popularna piosenka, którą grają cały czas. No. Więc, a nam się zdawało, że to jest odwrotnie. Specjalnie wybraliśmy taką piosenkę, żeby nie były tak zachwycić wszystkich. No. Drugą nagrodę zdobyła Katarzyna Miernik z krakowskiego zespołu Levi. Shave your hair all night, lose bad mood, yeah, and once. Let yourself get lost by the chasing. Dziękuję bardzo i ta nagroda jest dla mnie taka motywacja, żeby iść dalej w stronę muzyki, nie poddawać się i to jest to zresztą to, co kocham i chciałabym z tego żyć, więc ta nagroda to jest taki kop, że idziesz w dobrą stronę. Wyróżnienia trafiły do grupy Upstream, Pawła Janusa, trębacza kieleckiej grupy UBOT. Wyróżnienie dla najlepszego muzyka. Jako, że jestem trębaczem, to rzucam się. Jestem takim wyróżnikiem mojego zespołu, który nazywa się UBOT. Naprawdę jest to dla mnie wielkie zaskoczenie.
Pierwszy raz mi się zdarzyło na takim dużym festiwalu wygrać. Tak wyróżniającą nagrodę, naprawdę jest dla mnie to niesamowite uczucie. A także Urszuli Gajkoś, perkusistki lubelskiej grupy Coś Tak O, która także jest wokalistką. Udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze wykonanie utworu z repertuaru Miry Kubasińskiej. No i mnie osobiście udało się zdobyć nagrodę dla najlepszego muzyka tego festiwalu, z czego jestem niezmiernie szczęśliwa. Bardzo nas ujęła też dziewczyna, która teraz śpiewa, która właściwie jest perkusistką. Jest świetną perkusistką, ale też dobrą wokalistką i co jest ważne akurat w tym utworze, ona śpiewa jak Mira. Podczas 8 już Wielkiego Ognia nie mogło zabraknąć występów gwiazd. W sobotę na scenie amfiteatru pojawił się zwycięzca ubiegłorocznego festiwalu Polska B. Potem dobrze znany rockowy zespół Illusion. Muzycy zagrali utwory zarówno te już dobrze znane, jak i te powstałe po ponad 10-letniej przerwie. W niedzielę zaś wystąpił Rob Tognoni, urodzony w Tasmanii, wirtuoz gitary, który swoją muzykę określa jako power blues rock. A już za rok, podczas 9 edycji Wielkiego Ognia, na scenie jako gwiazda zaprezentuje się zespół Landau. Politycy nabrali wody w usta i nie chcą zdradzać nazwisk kandydatów w walce o fotel prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Twierdzą, że jest zbyt wcześnie na deklarację. Zwłoka działa jednak na niekorzyść wyborców. Im później poznamy nazwiska kandydatów, tym mniej czasu będziemy mieć na podjęcie decyzji. Działacze ostrowieckich struktur Prawa i Sprawiedliwości dość wyraźnie przedstawili swoje stanowisko wobec rządów sprawowanych zarówno w mieście, jak i w powiecie. Ogólny bilans działań zarządu powiatu w ubiegłym roku jest negatywny. Partia na zbliżające się wybory samorządowe postawiła sobie za cel wygraną, jednak działania jej członków ograniczają się wyłącznie do krytyki włodarzy. W PiS-ie nie chcą zaprezentować swych kandydatów, w tym tego najważniejszego, który powalczy o fotel prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Z pewnością Prawo i Sprawiedliwość w Ostrowcu wystawi dobrego kandydata na prezydenta, jeśli chodzi o okoliczne miasta i gminy. Będziemy albo tworzyć własne propozycje kandydatów, albo będziemy wspierać kandydatów, którzy wystartują do wyborów. Nazwisko kandydata na prezydenta miasta poznamy, jak przekonuje poseł Jarosław Rusiecki, w stosownym czasie. PiS czeka, aby to polityczni rywale zrobili pierwszy krok. Prawo i Sprawiedliwość oczekuje też kandydatów. Myślę, że przede wszystkim to oczekiwanie powinno być ukierunkowane do tych, którzy rządzą w Ostrowcu, a więc TOS i PO. Wymienione rządzące ugrupowania z ogłoszeniem nazwisk kandydatów również się nie spieszą. Jak przekonuje Waldemar Marek Paluch, przewodniczący Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd, pozostało jeszcze dużo czasu, aby kandydata przedstawić. Jeszcze na dzień dzisiejszy nikt w Ostrowcu nie ogłosił, prawda, kto tym kandydatem z ramienia tego ugrupowania zostanie. My także jeszcze takiego kandydata nie wyznaczyliśmy. Myślę, że powiedzmy stanie się to na gdzieś około 2 miesiące przed samymi wyborami, a więc myślę, że wrzesień. TOS nie wyznaczył jeszcze kandydata, co oznacza, że nadal prowadzone są rozmowy, kto najlepiej mógłby reprezentować stowarzyszenie. Podobnie sytuacja wygląda w Platformie Obywatelskiej. Mamy również przymiarki personalne co do tego, na kogo postawimy, kto będzie nas reprezentował na listach wyborczych, zarówno do Rady Miasta, jak i do Rady Powiatu. No i oczywiście zastanawiamy się nad tym, kto będzie nas reprezentował jako kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Kandydata poszukuje też ostrowieckie SLD. Jego szef Józef Grabowski przekonuje, że mają dobrych kandydatów. Chcą jednak wybrać tego najlepszego. Co ciekawe, Sojusz chce jako pierwszy zaprezentować, kogo widziałby na stanowisku prezydenta miasta. Nasza organizacja nie podjęła jeszcze decyzji, kto będzie liderem, kto będzie kandydatem, ale mamy kilka osób, ciekawych postaci, które by godnie reprezentowały naszą formację polityczną. Kiedy możemy spodziewać się ujawnienia nazwiska kandydata?
Sądzę, że to będzie przełom miesiąca lipca, miesiąca sierpnia, bo wtedy już trzeba wyjść, pokazywać osobę. Politycy sami jeszcze nie zdecydowali, kto będzie reprezentował ich ugrupowania w zbliżających się wyborach samorządowych. Za to wszyscy zgodnie twierdzą, że po ogłoszeniu kandydatów, a więc najprawdopodobniej będzie to miało miejsce w miesiącu wrześniu, wszyscy będą mieć wystarczająco dużo czasu, aby podjąć odpowiednią decyzję, na kogo zagłosować. Myślę, że nie będzie to odbiegało od wcześniejszych statystyk. 2,5 miesiąca przed terminem głosowania to wystarczający czas na to, żeby kandydat mógł się zaprezentować, żeby mógł przedstawić program. W każdym ugrupowaniu występują takie osoby, które są znane już, prawda, społeczeństwu, mają swoje osiągnięcia, prawda, i nie musimy je zbyt, prawda, wcześniej jak gdyby promować. To nie są ludzie znikąd, tylko ludzie, którzy są sprawdzani, niektórzy są przygotowani. Wybierać będziemy więc spośród najlepszych. Na pewno Ostrowczanie oczekują prezydenta, jak się to mówi, z krwi i kości. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych otwarta w gminie Tuczępy to inwestycja, która pozwoli zabezpieczyć potrzeby aż 22 gmin z kilku powiatów. Inwestycja pochłonęła ogromne środki, ale pozwala na duży odzysk surowców wtórnych. W Staszowie wiążą z nią duże nadzieje. To tu do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Rzędowie w gminie Tłuczępy trafią odpady zebrane w 22 gminach. Zbudowany właśnie zakład został oddany do użytku. Do zakładu trafiać będą odpady zebrane od ponad 200 tysięcy mieszkańców. Mimo iż nie jest to zakład najnowocześniejszy z możliwych, to w zupełności pozwoli na zabezpieczenie potrzeb w gospodarce odpadami rejonu 5. Zdolność przetworzenia tych odpadów w różnych strumieniach, bo różne te strumienie mogą spływać, ale generalnie mówimy o 30 tysiącach ton w systemie jednozmianowym. Gdyby zapotrzebowanie było większe, ludzie wytwarzali więcej odpadów, możemy uruchomić drugą zmianę jakby i nie ma najmniejszego problemu. Inwestycja pozwoli nie tylko lepiej zadbać o środowisko, ale też da miejsce pracy. Zatrudnienie może znaleźć nawet ponad 50 osób. Zakład ma nie tylko gospodarować odpadami, ale też wytwarzać paliwo do cementowni. Nam się również w ramach tego projektu, w ramach tego zakładu zrobić tak zwany węzeł paliwowy, w którym będziemy chcieli odzyskiwać energię z odpadów, to znaczy wytwarzać, przygotowywać paliwo w oparciu właśnie o pewne sekwencje, o pewne strumienie siedzące w odpadach. Z działalnością zakładu gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie wiązane są duże nadzieje. Udziałowcy spółki nie kryli zadowolenia z otwarcia. Chodzi o kwestię śmieci, o kwestię jakby lokalizacji śmieci docelowych. Ten zakład po prostu jest, musiał po prostu powstać, taka jest prawda. Bez tego zakładu byłoby to naprawdę trudno utrzymać się wielu gminom, jeśli chodzi o system śmieciowy i zbiórki śmieci, ewentualnie tam, gdzie byśmy musieli jakby te śmieci przewozić. Także lokalizacja tego zakładu jest dosyć jakby w dobrym, ciekawym miejscu. Romuald Garczewski, burmistrz Staszowa, przekonuje, że droga do otwarcia zakładu w Rzędowie była długa i trudna. Udało się dzięki współpracy samorządów. Myśmy tu o tym przedsięwzięciu myśleli od lat 12. Dzisiaj, szczególnie ten ostatni 3-letni okres, to było takie przyspieszenie, to było, że tak powiem, przekonanie wszystkich gospodarzy tych gmin, że trzeba to zrobić wspólnie, bo inaczej mieszkańcy będą musieli płacić dużo więcej za zbiórkę i za gospodarowanie odpadów. Regionalna instalacja w Rzędowie to inwestycja wykonana przede wszystkim z myślą o mieszkańcach i środowisku naturalnym. Potrzeby regionu w zakresie gospodarki odpadami powinny zostać dzięki niej zaspokojone na długie lata. Mam nadzieję, że udało się dopiąć bardzo ważne zadanie dla społeczeństwa przede wszystkim. Społeczeństwo to i gminy. My mamy obowiązki jako obywatele, żeby swoje odpady zagospodarować, w odpowiedni sposób selekcjonować i zagospodarowywać, ale te obowiązki przechodzą i są obowiązkami w imieniu mieszkańców realizowanym przez gminy. Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie pochłonęła ponad 50 milionów złotych. Jej ukończenie nie byłoby możliwe, gdyby nie dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 29 milionów. Zakład nie rozwiązuje jednak problemów z odpadami, o których wspomniał marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Mamy 200 tysięcy ton odpadów komunalnych,
opracowania wskazują, że tych odpadów powinno być zdecydowanie więcej. Pytanie, gdzie one trafiają? Pierwsze odpady do zakładów w Rzędowie mogą trafić jeszcze w tym tygodniu. Teraz czas na edukację ekologiczną. Na zakończenie mamy jeszcze informację. Młodzieżowy turniej siatkówki plażowej o puchar dyrektora Mosiru oraz 9. turniej siatkówki plażowej mężczyzn o puchar prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, które miały odbyć się w ten weekend, zostały odwołane i przełożone na inny termin. Decyzja spowodowana była opadami deszczu. Jeśli pogoda nie spłata organizatorom kolejnego psikusa, to turnieje odbędą się w najbliższy weekend, odpowiednio 18 i 20 lipca. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w turniejach przez zapisane osoby najpóźniej do czwartku 17 lipca do godziny 12. Dziękuję za uwagę. W Telefaktach to już wszystko. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia jutro o 17.30.